Siemanko, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jesteśmy w Marczu, akurat przy jakimś znaku. Przy samej drodze poletko jest. Jest nas dzisiaj trzech. Na wykopkach Łukasz. I tam właściciel pola Andrzej. Więc szybko może uda nam się to pole zrobić. Może gdzieś tak druga, trzecia w nocy zakończymy poszukiwania. A tymczasem zaczynamy. Mam pierwszy fancik, znalazłem jakiś guziczek. Uszko posiada. Co to będzie? No, chyba popularny guzik Rosja Carska. A teraz trafiłem pierwszą kuleczkę ze szrapnelka. A teraz taką blachę z otworem znalazłem. Dosyć gruba. Znalazłem jakiś guziczek. Obok mnie Łukasz jest. Tak blisko z siebie chodzimy i sobie coś tam gadamy o różnych sprawach. Łóżko jest. Łóżko jest. A co to za guzior? O, niemiaszek. Groszek niemiecki. Proszę bardzo. A teraz znalazłem kolejną kuleczkę ze szrapnelka. Jak widzicie, nie mam rękawiczki, bo no zgubiłem gdzieś na polu. No to nic. Trafiłem teraz czubeczek. Znalazłem teraz coś takiego. Jakaś tulejka, chociaż nie, rozcięta jest. Taki jakiś krążek. Co to, Łukasz, może być? Powiedz mi. Co to może być? Nie wiesz co? O. Ja też nie. Za gruba jest na obrączkę dla gołębia. A Łukasz znalazł teraz coś takiego. Nie jesteśmy pewni, ale może to było jakieś skrzydełko z jakiegoś orzełka. I patrzcie teraz, jest monetka, którą znalazł Łukasz. Kopiejeczka. Rok 1859. Stan kopiejki bardzo ładna. I niedaleko kolejną rzecz znaleźliśmy, czyli jakąś plombę ołowianą. A teraz robimy sobie małą przerwę na kawę. Pospać się trochę chcę. Co masz? Kuleczkę ze szrapnela Łukasz tutaj znalazł. No dobra, to chodź Łukasz na kawę. A to jest Fredziu. Jest z nami na wykopkach. Taki fajny piesek. To znajdka, co nie? Póki co wychodzą same kuleczki ze szrapnela. Teraz trafiłem coś takiego. Nie wiem, co to mogło być. Tutaj jakby jakiś był gwincik. Może coś od jakichś mebli czy czegoś. Materiał chyba jakiś mosiąc. Teraz wyszła kolejna kuleczka, ale ona nie wygląda mi na szrapnelka takiego typowego. To musi być coś starszego, bo ten ołów jest bardzo, ale to bardzo jasny. Coś starszego to musi być, jak taki zwykły szrapnel.
A teraz dla odmiany, zamiast kulki ze szrapnela wyszła taka rozwalona łuseczka z Mosinka. Coś znalazłem. Sygnał na Equinoxie był 27. Wygląda to na jakiś chyba guzik. Zaczniemy od łóżka. Łóżko jest, ale widzę wygięte. Łóżko chyba z drutu. Czyli możliwe, że to będzie jakiś polski guzik. Orzełka już widać. Patrz, Łukasz. Tak, i orzełek w koronie. Druga RP. O, super. Taki duży, co? Elegancko, no. Wielki. Taki guziczek. O godzinie, która jest? Masz zegarek w ręku. Nie, zapomniałem. Za dwie druga. Za dwie druga. No, dobry czas na kopanie takich guzików. Znalazłem jakiś guziczek. Ciekawe, co to jest. Sprawdzimy, czy posiada łóżko. Chyba nie. Tak, jest urwane to łóżko. Zobaczymy, co to za guzior. Chyba Rosja carska. Tak mi się wydaje. Znalazłem jakąś monetkę. Ciekawe, co to jest. O, jest strasznie wytarta. Raczej wam teraz nie powiem, co to jest. Druga przerwa na kawę, jest godzina 2:30. Nie, Paweł, patrz, go guziora zrobiłem. Pokaż. Ty, orzełek jest polski. Polski guzik. Druga RP. I to super stan. Łóżko? Jest. O, ładny guziczek. O, super, ślicznota. A teraz wyszła taka oto łuseczka z Mauserka. A teraz znalazłem taki, nie wiem, półksiężyc, ale nie wiem, czy to monetka była. Łukasz, przyjrzyj się. Patrz, to chyba moneta była. Chyba moneta, ktoś coś wybił. Coś może być wybijanego. Co nie? Mhm. Ciekawe. Chyba monetka była kiedyś. Patrz po tych rantach. Ciekawostka. Znalazłem jakąś monetkę. Ciekawe, co to mogło być. Jakiś wycieruch. Znalazłem coś okrągłego. Zaraz zobaczymy, czy to jest monetka. Ta. Jakaś moneta, ale... też stan nie jest za super. O, jeden fenol. Tak mi się wydaje. Jeden fenik chyba. Ale to z drugiej strony powinna być wrona niemiecka. Ciekawe, czy będzie ją widać. Jest, 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 kurczę, wrona. Patrz, Łukasz. Jest godzina 3:43. Powiem wam, że już czuję się zmęczony. Ale została niecała długość pola i kończymy te wykopki. Może coś jeszcze uda się. A teraz wyszedł taki duży odłamek od szrapnela.
Jak widzicie, jest godzina 4:27. Powoli zaczyna się przyjaśniać, czyli świt tutaj witamy na polu. Łukasz kopie ostatni fancik. Ciekawe, co tam wykopie. I będziemy się powoli zawijać do domu. Troszkę fantów udało się wykopać, trochę jesteśmy zmęczeni. Dzisiaj jakoś krócej kopiemy, w sumie jeszcze 4 długości pola zostały, ale nie mamy dzisiaj motywacji, w sumie dzisiaj jakieś obowiązki są w życiu, więc nie będziemy się szarpać z tym polem, następnym razem skończy się tą działeczkę. Dobra, zawijamy do domu. Jestem już w domu, to są śmieci oraz złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzieliście, trochę udało nam się wykopać tych fancików podczas tej nocki. A więc zaczynamy. Od lewej i od góry łuseczki karabinowe, kuleczki od szrapnelka. Ta kulka według mnie jest jakąś starszą kulką. Tak mi się wydaje, że związaną raczej z jakąś bronią czarnoprochową. Ale nie jestem pewny w 100%. Czubeczek. Taka jakaś tulejka przecięta. Bardzo podobna do obrączki gołębia, ale jest zbyt gruba i ciężka. To na pewno nie to. Coś takiego. Tak nam się wydaje, że to jest jakiś stary suwak. Element suwaka. Lecimy dalej. Stawiałbym na to, że to będzie jakiś element od jakiejś szafeczki, od jakiegoś mebla. Ten półksiężyc na polu wydawał się tak, jakby to była taka w sumie monetka z czymś wyciętym, ale po umyciu okazało się, że to jest sreberko i to był po prostu jakiś stary kolczyk. Lecimy dalej. Ta oto monetka, czyli kopiejka 1859 rok, którą znalazł Łukasz, i ta moneta została wybita w Warszawie, czyli Menica Warszawska. Lecimy dalej. Ta moneta nieczytelna, ta moneta, której nie byłem pewny, a po umyciu okazało się, że to jest 10 zł z Bolesławem Prusem, ale stan bardzo słaby. Jeden fenol. Myślałem, że to będzie kawałek jakiegoś skrzydełka, ale tak mi się wydaje, że tutaj jest widoczna głowa jakiegoś tygrysa, lwa, smoka, coś takiego. Tutaj jakąś głowę widać. Więc coś ciekawego to musiało być, bo to na pewno nie jest całość, widać, że jest ułamane. Może gdzieś na polu jeszcze są części tej rzeczy, ale niestety nie znaleźliśmy. Może przy poprawkach w przyszłym roku uda się odnaleźć pozostałe elementy tego fancika. Plomba. Guziczek, niemiecki groszek tak zwany. Teraz będzie według mnie najlepszy fancik tego wypadu, który akurat Łukasz znalazł. To jest guzik polski, wojskowy, wzór 1927, stan wręcz idealny. Kolejny guzik to jest wzór 1928, również guzik wojskowy, wersja żołnierska. I na sam koniec dwa rosyjskie, carskie guziczki, tylko że one się troszeczkę różnią. Dopiero to okazało się przy umyciu tych guzików. Na pierwszy rzut oka, jak zwykle, takie guziki często się trafiają, ale zwróćcie uwagę, że ten guzik tutaj na dole, zamiast nóżek, ten orzeł tutaj, gdzie są nóżki zazwyczaj w tym, posiada dwie armaty. I to jest guzik wzór 1857, wersja artyleryjska, po prostu guzik wojskowy artylerii, a to jest po prostu zwykła piechota. Więc fajny guziczek, takich posiadam zaledwie 3 sztuki, więc fajny fancik i stan też nie najgorszy. Nawet sygnatury widać wytwórcy na tym guziczku. Wyjazd bardzo owocny, troszeczkę było ciężko, jak to wiadomo, przy nockach. Nie daliśmy rady
załóżmy do 6 rano, bo trochę mocy nam zbrakło, ale i tak udało się troszeczkę tych fantów wykopać. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!